Drugi parametr to stosunki liczbowe. Stosunki liczbowe wiążą się bezpośrednio ze strukturą przestrzenną populacji. Wyróżniamy tutaj dwa stosunki liczbowe, czyli liczebność populacji i zagęszczenie osobników. Liczebność populacji jest to liczba osobników tworzących daną populację. Natomiast zagęszczenie jest to liczba osobników przypadająca na jednostkę powierzchni, czyli na przykład ilość osobników, która przypada na metr kwadratowy. Oczywiście zagęszczenie dużych osobników jest z zasady mniejsze niż małych osobników i można tutaj porównać na przykład słonia, którego ilość będzie znacznie mniejsza na danym terenie niż na przykład owadów. Powracając do liczebności, na liczebność wpływają trzy parametry. Jest to rozrodczość, śmiertelność i migracja. Rozrodczość jest to liczba młodych osobników urodzonych w jednostce czasu. Śmiertelność jest to liczba osobników, które giną w jednostce czasu. Natomiast migracje są to ruchy osobników do areału przestrzennego i poza areał przestrzenny. Tutaj zaznaczyłam kolorem czerwonym emigrację, czyli wywędrowanie osobników poza dany areał przestrzenny oraz imigrację, czyli przybywanie osobników z innych populacji do tego danego areału przestrzennego. Oczywiście emigracje spowodują, że zagęszczenie osobników i liczebność będzie mniejsza na danym terenie, natomiast imigracje spowodują wzrost liczebności i wzrost zagęszczenia. Jednym z parametrów wpływających na liczebność populacji jest rozrodczość. Rozrodczość jest to liczba młodych osobników urodzonych w jednostce czasu. Rozrodczość populacji zależy od dwóch głównych czynników. Pierwszy czynnik to maksymalna rozrodczość populacji. Jest to teoretyczna zdolność do wydawania potomstwa oraz drugie, czyli opór środowiska tworzony przez wszystkie możliwe czynniki biotyczne i abiotyczne, które ograniczają tempo rozrodu. W efekcie w warunkach naturalnych obserwuje się tzw. rozrodczość rzeczywistą, czyli ekologiczną. I ta rozrodczość rzeczywista jest to różnica między tą maksymalną rozrodczością, która by występowała w warunkach idealnych, minus opór środowiska, czyli te wszystkie utrudnienia, na które napotykają organizmy danej populacji. Drugim parametrem, który wpływa na liczebność, jest śmiertelność. Przypominam, że jest to liczba osobników ginących w jednostce czasu, czyli jest to tempo ubywania osobników populacji na skutek zgonów. Śmiertelność populacji zależy od dwóch głównych czynników. Pierwszy czynnik to śmiertelność minimalna. Jest to wynik zaprogramowanej genetycznie maksymalnej długości życia. Gdy warunki są idealne, to osobniki umierają jedynie ze starości. I drugi parametr to opór środowiska, który jest tworzony przez wszystkie możliwe czynniki abiotyczne i biotyczne, które skracają czas życia osobników. Czyli śmiertelność minimalna jest to śmiertelność, która by występowała w idealnych warunkach środowiska, gdzie organizmy tak właściwie umierają tylko ze starości i to by była wtedy taka śmiertelność, która jest genetycznie zaprogramowana, natomiast tą śmiertelność zwiększa opór środowiska. W efekcie otrzymujemy śmiertelność rzeczywistą, czyli ekologiczną i jest to suma śmiertelności minimalnej i oporu środowiska.